Rzymianowie. Dzieci zostały rzucone! Nie zgadzam się z tym, że wraca to, co było bardzo, bardzo dawno temu, nawet 40 lat temu, a wtedy nawet, że tak powiem, władze były bardziej, że tak powiem, prospołeczne i prochłopskie, ponieważ uchwalili ustawę o własności gospodarstw rolnych, gdzie wtedy ziemia była cała praktycznie państwowa, chłopi nie mieli uregulowanych stanów prawnych. Ta ustawa po prostu zabrania przekazywania tym, którzy nie są rolnikami, którzy nie żyją tylko wyłącznie z gospodarstwa. U nas na Podhalu są bardzo małe gospodarstwa i z tej ziemi się nie wyżyje. Z jednego czy z połowy hektara się nie wyżyje, ale jednak ta ziemia jest atrakcyjna, bo prowadzimy obok tej ziemi swoje biznesy, czyli pensjonaty, wynajmujemy gościom i jest gdzie się rozłożyć, jest gdzie wychować tą jedną krówkę czy owieczkę i pokazać turystom. Chcielibyśmy, żeby była możliwość przekazywania dzieciom ziemi. Kilkuset sfrustrowanych facetów przyjechało, którzy nie potrafili załatwić do końca swoich spraw, a więc sprzedawali ziemię i dla słupów, i dla osób niepożądanych. A to, co powtarzają, to jest kłamstwo. Sprawa dziedziczenia, przekazywania osobom bliskim nie ma żadnych zmian. Reguluje to kodeks cywilny. Są to po prostu zwykłe kłamstwa i brednie.